chata podcieniowa w Różynach. Kociewie! Minąłem Pszczółki, minąłem wcześniej Pruszcz Gdański. Pszczewskie Łąki. Przejechałem z Pruszcza 21 km, czyli razem 32... 8 km do Pelplina. Formalnie zmarzłem. Jakiś zwierzaczek przebiegł, widziałem tylko kątem oka. Nie wiem, czy to były nogi sarny, ale chyba zajączka. Tego jeszcze nie grali, żeby gotować wodę na dworze, na słupku. Będę chciał wchodzić w taki etap biwakowy, bushcraftowy, leśny. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie to było raczej tak technicznie. 4 czerwca. Co tu mamy? Zachmurzenie. Kochani, to jest to. Kuski, kuski. Nieprawdopodobne przestrzenie. No nie no, przebija morze po stokroć. Moje chaneczki, no tak się wzruszyłem. Cudowne. Jak malowane. Są gąsiorki. Miejsce na ognisko. Przystanek. No, drogi nie są tu najlepsze, ale cenię sobie ten spokój, ciszę, tą wieś. Co tam drogi? Są mchy. Tutaj pod grzybek bije i prawdziwek. Buch. No. A tam jeszcze jest zbocze. I tam coś białego, nie wiem, chyba też. Takich sztapli drewna nie widziałem wielkich. Pewnie coś inaczej nazywa. Ale sztaple nazywałem ja. Cholera jasna. Tutaj też bije jak grzyb. Bije grzyb jak cholera. Byłem na chwilę w tym lesie. Tam jest jedno wielkie brzęczenie komarów. To jest to. Pięknie jedziesz, nagle jest zmiana nawierzchni. Kiedyś miałem koniec drogi. Jestem przy autostradzie w Kopytkowie. Trochę się wystraszyłem, że trzeba mieć kartę, ale można wcisnąć przycisk i się pokazuje kod QR. I co robię? Ładuję. To ci dopiero ciekawostka. Fajne. Woda mi wyleciała między szlawana, akurat się opuściły. Ale wspaniałe. I ten odgłos mocenia. Coś pięknego. Ale tu musi tłuc szczupak. Ja pierniczę. Nadwiślański klimat jak na Żuławach. Tam bulwar, czy wał raczej, a nie bulwar. Wał, a nie bulwar, co ja gadam. Łasko. Miejscowość Nowe, 20 km od Grudziądza. Cirka Bad. Pam 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 para la la la. Pam 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 para ram pam pa. To jest to, panie. To jest to. Koneczki nie ma. Chcę sobie radzić. Przecież też umiem. Czasem można zjeść i coś takiego. Zresztą niektórzy uwielbiają. Ponieważ jestem wycieńczony, jest coś około 21. Zaglądałem tyle razy do kosmetyczki, a ja tego nie wiedziałem.
aż w końcu się ukazało. List od Haneczki. Wspaniale, znowu ze zdjęcia. 14 stopni w stanie przelewki. A chmur. Tutaj kawka. Z tyłu jest nieciekawie. Chociaż wszędzie, nie? No to są takie jasne chmurki. Zobaczymy, co będzie. A teraz Grudziądz. Ale numer. Dopiero co wylądował. Patrzę, coś się trzepocze. Porządek musi być, więc jest. Dziękuję panu Bogdanowi. Widzicie, jak to czas leci. Ja jeszcze nie wjechałem do Grudziądza, a już nagrywanie. Druga stacja bez powodzenia, ale mi się wydaje, że to też nie styka. Świetne rzeczy tu są, ale fajowe to. Bulwarem wzdłuż Wisły, pełna partu przychodzi, zakochanych i nie tylko. Z zewnątrz mogę obejrzeć, no ani tu nie zostawię tego skutera, ani tam nie wjadę z przyczepką. Także no, jakiś pogląd jest, no jest to jakaś namiastka, ale jest, no co zrobić, no. Tramwaj będzie jechał. Ja. Ale bajer. Ja lecę do ptaszków. Ja nie lubię miasta, to już mówiłem nie raz. La 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 la. Powiem wam, że z przyjemnością opuszczam. To nie jest dla mnie. To jest coś, co mnie interesuje. Słuchajcie, jaki tu jest zapach. No tam deszcz pewnie leje, ale jaki tu jest zapach. Nieprawdopodobny. O, zanim deszcz się rozpada na dobre, można spróbować w takim miejscu. Zaraz sobie zrobię herbatkę, mielonkę. Zobaczcie, co się dzieje. Ja chyba wjadę tam pod domek. Przecież chyba nic nie było stąd. Już nie jadę z żadnego lasu. Tak w telefonie nie widać, że jest cholernie ciemno. 6 czerwca, godzina 7 rano. Zobaczcie, w jakich warunkach się budzę. Takie gminne ośrodki zdrowia i rekreacji, sportu są właśnie bardzo, myślę, przyjaźnie nastawione. W sensie już parę razy spałem w takich miejscach. Trzeba działać. Miał już nie być jak kawę robię, nastawiam wodę. Czasem można trafić na czynny kran z wodą, a nawet na gniazdka elektryczne włączone. Nie wiem, jak jest teraz tutaj. Porządek zostawiony jak zwykle. Żegnam się z tym miejscem. Wy jakie macie wymiary dolne? Górne wymiary już nieco większe. Piję sobie kawkę 3 w jednym. Jem prawdziwą wiejską drożdżówkę. Ja nie wiem, ale są inne niż te kupowane na przykład w Gdańsku. Oto hełm, no. Zrobiłem 25 km, mam 90% akumulatorów. Tam już widać na wzgórzu. Jak to jest wzruszające, jak już się gdzieś dojedzie i zobaczy nowe miejsce. Przecież ja tu nigdy nie byłem. Pięknie, pięknie, nie powiem. No. O, widać, kościół jest. Jakiś magnes na lodówkę by trzeba było. Zbieram. Fabryka dobrych pomysłów, no proszę. A ja teraz mam jechać w dół, ostro. I żegnam się z hełmem. Cudownie, prosto nade mną. Nic nie widzę w tym słońcu. A tą trasą będę jechał jutro do Torunia. Na razie jadę do sklepu po jakąś kiełbasę na ogień. Bardzo dobry. Z Lewiatana. Widok z namiotu. Jest około 22. Już prawie nic nie widać. Leżę koło lasu.
Heja, heja ludzie. 16 stopni, 7 dzień czerwca, 6. I jestem sobie na polanie, ale gdzie są łanie. Idealne miejsce do obserwacji. Hania towarzyszyła mi online. Wspierała w strachu przed niedźwiedziami, przed Yeti, innymi ufolotkami. Piękna jest ta ścieżka rowerowa do Torunia. No i co, można takie coś zbudować? Można. Bezpiecznie, bez napięcia, że ktoś mnie potrąci, że na trzeciego. Ale ładnie. I tam z prawej bocian był na gnieździe. Tutaj to ma raj. Zatrzymałem się przed Toruniem, ale tu są fajne lasy do rozstawiania namiotu. A robię sobie herbatkę, nie, kawę, bo zmarzłem trochę. Parę kropel już spadło, kawka już jest w termosie i jadę.